kiedy wczoraj zasypiałam, nie, to było przedwczoraj, nikogo przy mnie nie było. Ale za to, kiedy się obudziłam, koło mnie siedział on. Piękny jak marzenie. Katalończyk. Niebieskie oczy, brązowe, ciemne, takie prawie czarne włosy. Mieliśmy jeszcze jakąś godzinkę lotu, bo samolot był spóźniony. I mówię mu, wiesz co, a ja pierwszy raz, kiedy przyjechałam do Katalonii, to było, no, 30 ponad lat temu. I przyjechałam z Polski na rowerze. On mówi, jak na rowerze? Ile to jest kilometrów? Ja mówię, no wiesz, tak wszystkiego razem to było 4000 kilometrów. On tak na mnie spojrzał z niedowierzaniem, a ja mówię, słuchaj, ale jest jeszcze lepszy numer. Nie dość, że 4000 kilometrów z całą grupą przyjaciół jechaliśmy, to jeszcze na dodatek każdy z nas miał tylko po 10 dolarów, bo wtedy tyle mogliśmy wymienić na książeczkę walutową. Więc takim naprawdę uznaniem na mnie spojrzał. No więc ja się nakręciłam, no i zaczęłam mu opowiadać o tej wyprawie. Jest taki jeden moment w trakcie tej wyprawy, który mi utkwił w pamięci i to do dzisiaj jest taki moment, który sobie zawsze przypominam wtedy, kiedy jest mi naprawdę już bardzo źle i kiedy myślę, że po prostu dalej już to jest ten limit, kiedy już no nie przeskoczę siebie, nie dam rady, wycofuję się, odpadam, koniec. To był taki dzień, kiedy jechaliśmy już na południu Francji, Etangi, jeziora. Mieliśmy już jakieś 130 kilometrów za sobą. To był taki rekordowy dzień. Ja już byłam taka dumna, że się będę mogła chwalić kiedyś moim dzieciom, o, albo wam na przykład, wiele, wiele lat później, że tyle dałam radę ujechać. Przy czym ja, jak to mówię, to ja wiem, co mówię. To znaczy, ja jestem naprawdę kiepska. To nie jest tak, że ja byłam sportsmenką. Ja po prostu ciągle musiałam walczyć przeciwko własnym słabościom, tam, gdzie wszyscy jechali na pełny gaz, ja gdzieś tam z tyłu się wlokłam albo musiałam prowadzić rower do góry. No i ten 130 kilometr, piękny, takie zachodzące słońce, ale gdzieś tam na horyzoncie było już widać, że ewidentnie zbiera się na burzę. Było pięknie, ale było ciężko. Ja już czułam, że to jest ten moment, kiedy ja się muszę zatrzymać i odpocząć. Po prostu już dalej nie mogłam jechać. Ale nie mogliśmy się zatrzymać, mimo zmęczenia potwornego, bo było tyle komarów, że po prostu by nas zjadły. No i zbierało się na burzę, a my, taka to była wycieczka, jak myśmy to nazywali, na opatrzność, czyli nawet nie mieliśmy namiotów, tylko po prostu karimaty i śpiwory, no i listy w różnych językach z prośbą, żeby nas przenocowali, żeby nam dali kawałek podłogi i jakieś możliwość zagrzania wody, to sobie zrobimy nasze zupki w proszku. I pamiętam, to był chyba 132 kilometr. Ja pomyślałam sobie, ja już tu zostaję. Niech oni jadą, niech mnie te komary zjadą. Ja po prostu zjedzą. Po prostu ja już w nogach czułam, że ani jednego okrążenia więcej nie zrobię, a jak zejdę z roweru, to nawet nie pociągnę. No ale ta burza. No i taka współodpowiedzialność, no jednak jesteśmy w grupie. Jak ja zostanę, odpadnę, to co oni? No więc pedałowałam, łzy mi leciały, komary jakimiś chmarami koło mojej twarzy, po prostu rozpacz, naprawdę, jak do dzisiaj, teraz się śmieję, ale jak pamiętam wtedy, to była, no, każdy metr dosłownie był taki wyduszony. I w pewnym momencie na horyzoncie takie stada, tabuny dzikich koni, tak się przewijają z jednej, z drugiej strony, jak z jakiegoś filmu i wyłania się jakieś takie stare domostwo. Wygląda, że ktoś tam mieszka, stodoła, jakiś dom. Ja nigdy specjalnie na tamtym jeszcze etapie języków nie umiałam, ale nigdy też nie miałam jakichś oporów, żeby iść i prosić. Zawsze uważałam, że jak czegoś potrzebujesz, to po prostu warto prosić i się nie unosić honorem, że ktoś ci odmówi. A chociaż prosić w sumie nie lubiłam, ale robiłam to, no bo też uważałam, że dla grupy to jest ważne. No więc idę po prośbie, pukam do drzwi, ale nikt nam nie otwiera. A niebo już było takie, no, mocno, mocno granatowe i za chwilę lunie. No więc patrzymy, jest stodoła.
otwarte drzwi, więc wlatujemy do tej stodoły i dosłownie moment, kiedy wszystkie rowery były, było wtedy chyba 13, może 10 osób było na tym etapie, bo już trochę odpadło po drodze, weszliśmy do tej stodoły i lunął deszcz, ale taka ulewa, że dosłownie jakby ktoś wiadrami lał z nieba. A my spokojnie, cichutko, już te łzy mi obeschły, już jakoś tak nagle przestały mnie boleć nogi, jakoś tak człowiek pomyślał, że no w sumie, no dlaczego nie, no dałam radę, jest okej. Okay. To tak niesamowite jest, że człowiek już jest o krok od załamki, tak, myśli, że umrze, a za chwilę coś się zmienia, taki moment przełomu jak w opowieściach i nagle i jedziemy dalej. No i śpimy. Deszcz i wiatr, takie to było bardzo romantyczne w momencie, kiedy już byliśmy sucho w środku, kiedy było nam sucho. Pamiętam, rano budzę się, takie piękne niebo, niebieskie, słońce i ogród dookoła. I w tym ogrodzie drzewa, jabłka, figi, brzoskwinie. No. I nikogo nie ma, więc w domyśle, skoro nikogo nie ma, ogród taki opuszczony, dziki, to pewno można tam coś podjeść. A my ciągle na głodzie, no bo myśmy naprawdę się żywili cebulą, smalcem i zupkami w proszku. Więc wtedy pamiętam, że pierwszy raz w życiu figi jadłam. Boże, ten smak. Raj. I wracam do tej stodoły i patrzę, a na tych takich odrzwiach, na takie drewniane... na oścież było otwarte, napisy w różnych językach. Na tyle, co tam rozumiałam, no to było po francusku, po angielsku, thank you for hospitality, było merci pour hospitality i po włosku, coś po hiszpańsku. I pamiętam, że pomyślałam sobie wtedy, że to jest taki niesamowity znak, że w momencie, kiedy ja już w ogóle nie miałam siły, kiedy mi się chciało płakać i chciałam odpuścić, ale wytrzymałam jeszcze trochę, ten dosłownie jeden ostatni kilometr, to tam na mojej drodze czekała stodoła. Czekała na mnie i na moją grupę, i na kolejne grupy, i na kolejnych ludzi, którzy być może tak jak ja byli już na ostatku swoich sił, po to, żeby dać nam schronienie. I ja myślę, że nie tylko po to, ale po to, żeby pokazać, że jeżeli jest ci trudno, a w sumie jak tak sobie myślę dzisiaj o biznesie, no to właściwie taki biznes można porównać dokładnie do takiej jazdy na rowerze. Tego dnia, gdzie już masz bardzo długi dystans, jesteś podjarana, bo ci dobrze idzie i nagle po prostu już nie masz sił. I wszystko się wali. I ty już płaczesz, komary są i chcesz zejść i chcesz odpuścić. I wtedy... warto poczekać jeszcze ten dosłownie ostatni moment, bo na tym kolejnym kilometrze być może będzie ta stodoła, która tam na ciebie czeka. I jeżeli wiesz, że ona tam jest, jeżeli masz nadzieję, że ona tam jest, to ci doda sił, żebyś ten dosłownie ostatni kawałek drogi pokonał. Zobaczysz, co wtedy się stanie.